Przed wami szyderczy skrót filmu o nawiedzonej pizzerii, w której nowo zatrudniony cieć musi dopilnować, żeby roboty miały kogo mordować. A teraz pokażę wam Freda. No, God, please, no! Gdzieś u wrednego mechanika spanikowany cieciochron ucieka wentylacją, jak zawsze stworzoną głównie do ewakuacji ludzi w horrorach. Firma, która je montuje, musi zarabiać miliony. A gdy typ zauważa imprezę robotów, ucieka przerażony, skowycząc, jakby usiadł jajami na bałwanie. Ale i tak trafia na fotel dentysty o fatalnych opiniach i gdy w jego kierunku zmierza pilarka twarzowa, próbuje poluzować dyby, ale w końcu ginie. O nie, miałem go w dupie. Po czym Mike wstaje z wyra i lezie w podziurawionych skarpitach wyciągnąć swoją siostrę z szałasu, ale Abby rzuca w niego pluszakami. Swędzą cię te mleczaki? A później, zamawiając loda u koleżanki, Michał widzi typa szarpiącego się z dzieckiem, więc rusza w pościg i rzuca się na niego, obijając mu mordę na lewą stronę. Nie powinien go od razu zabić? A gdy okazuje się, że jednak popełnił błąd w obliczeniach, bo to był stary małolata, a wiadomo, że ojciec ma święte prawo, żeby dzieciaka napił. Miki trafia do pośredniaka, gdzie przyjmuje go nikt inny jak Stu z Krzyku, ale tym razem ma okulary i brodę, żeby nie było wątpliwości, że gra na poważnie, wymieniając obijaczowi cudzych ojców listę robót, z których wywalili go na zbity ryj za niesubordynację, agresję i masturbację. Ej, to moje motto życiowe. A gdy kojarzy jego nazwisko, proponuje mu fuchę ciecia, gdzie zarobi całe gówno w beznadziejnych godzinach, ale odmawia, bo nie może pracować nocami. Masturbacja. Więc Stu daje mu wizytówkę na wypadek, gdyby sytuacja w filmie uległa zmianie i zmusiła go do desperackiego podjęcia jakiejkolwiek pracy, ale to wydarzy się tylko na 100%, więc... A wieczorem Mike standardowo odpala VHS-a z dźwiękami przyrody i zasypia, wracając do wspomnienia z dzieciństwa, gdy na wyjeździe na grzyby jego brat został porwany. Nie wyglądał na szczególnie zmartwionego, może od dawna planował was zostawić lamusy. A później u szkolnej pedagog ciotka Majka wyzywa mu od detergentów i środków do prania, nalegając, że Abby jest psychicznie chora, bo całymi dniami rysuje. Gdyby to były same znaki zapytania, Batman mógłby się martwić, ale tak, jesteś kretynką. Po czym jej adwokat ukośnik labrador w ludzkim ciele wręcza mu dokument o zrzeknięciu się praw do Bachora na rzecz wrednej torby, bo inaczej wjadą na drogę sądową. Mam nadzieję, że film o morderczych robotach skręci w tym kierunku. A gdy Maciek przytakuje, że tępa prycza ma trochę racji i nie nadaje się do wychowywania siostry, pedagog przekonuje go, że właśnie jest zajebisty, ale żeby dobrze wypaść w sądzie, musi znaleźć pracę. Tylko gdzie? Więc pod wpływem zmiany w filmie i desperackiego poszukiwania pracy, dzwoni jednak do Stu i przyjmuje robotę w miejscu, gdzie ma się dziać główna akcja filmu. Tego nawet górale nie przewidzieli. Jadąc od razu na miejsce, gdy pośredniak opowiada mu, że obiekt jest od lat zamknięty, ale właściciel jest nostalgiczny, a jego zadaniem jest tylko siedzieć przed monitorami i patrzeć, że też zapomniał napomknąć o morderczych animatronicznych pluszakach. Więc siedzi i się patrzy, odpalając kasetę treningową, gdzie Cizia wyjaśnia mu, że jego zadaniem jest chronić animatroniki oraz zastrzeżoną technologię, która napędza ich do życia. Czyli co, ma jeszcze składać pozwy patentowe? Po czym spaceruje po obiekcie, odkrywając je nieruchomo stojące za firanką. Zesrałem się 3 razy. A później, jak na pracownika roku przystało, zasypia, znowu wracając do porwania brata, ale tym razem pojawiają się jakieś niewygadane gnojki, które nagle uciekają. Więc Mike za jednym pędzi, potyka się, lądując ryjem z powrotem w reżyserce. Witaj w prawdziwym świecie, Neo. Po czym wraca do domu, gdzie jego siostrą zajmuje się opiekunka Max, której obiecuje, że kiedyś w końcu zapłaci, ale ta odpowiada, że chuj z pieniędzmi, aby robota była. No pewnie, nażresz się betonu i też będzie dobrze. A sekundę później spotyka się z jego wredną ciotką, która bezszczelnie zlewa kelnera granego przez youtubera, którego prawie kojarzę, bo ma tylko 12 milionów subów, więc... słabo. I okazuje się, że wredna raszpla wynajęła Max do znalezienia w domu Majka dowodów na jakieś przestępstwo, żeby odebrać mu prawa do opieki, ale tajna agentka odkryła tylko, że dużo śpi. Poczekajcie, aż odkryje, że lubi oddychać.
więcej brat wymyśla, że nasrają mu do roboty, włamując się do pizzerii i wszystko niszcząc, a wtedy straci pracę i blond szuja stanie się nową właścicielką Abby i wykorzysta jej skórę na futra. A nie, to 101 Dalmatyńczyków. Po czym na kolejnej ciecioladzie Mike znowu idzie spać, tym razem spokojnie mówiąc do dzieciaków i drąc nagle ryja, kto zabrał jego brata. Jak będziesz taki niegrzeczny, to zaraz ciebie zabierze zły pan. A gdy dogania jednego ze smarków, ten harata go ręcznym hakiem i zamienia się w emo, a po przebudzeniu się Mike otwiera drzwi policjance, która zauważa, że krwawi i go opatruje. Jeśli policja zjawia się tam, gdzie trzeba bez wezwania, to nie jest dobry znak. Po czym odpala zespół animatronika, który daje ostro czadu z playbacku i niuńka z miejsca robi się mokra, twierdząc, że to najlepsza rzecz, jaka istnieje. Nie sądziłem, że można być tak atrakcyjnym lamusem. A gdy elektrykę wuj strzela i pokraki się chowają, Blondas wyjaśnia, że ginęły tubachory i dlatego Buda została zamknięta. Uff, już się bałem, że przez coś niepokojącego. Po czym wręcza mu oficjalną odznakę ciecia i radzi, żeby wykonywał tylko swoją pracę, a nic mu nie będzie, ale gdy Maciek się zbiera, do obiektu wdziera się ekipa łobuzów i wszystko niszczy. Co za strata, na co będą teraz szczury srały? Ale jednemu Chica posyła na ryj babeczkę, drugi chowa się w schowku Harry'ego Pottera i brudzi sobie łapę dżemem, a brat Max zostaje przełknięty przez liska chytruska, oby nie złapał wścieklizny umierając. A gdy zniecierpliwiona Maximiliana też włazi do środka, leci za gnojkiem i zgodnie z jego instrukcjami zbliża swój tępy face do samych zębów Freda. I nie zgadniecie, co się dzieje! O, jednak zgadliście. A później Blondie odwiedza Mike'a, ostrzegając, że znalazła jego pigułki nasenne na miejscu włamania i może zostać obciągnięty do odpowiedzialności za współudział. Jeśli obciągnięcie wchodzi w grę, to jaja się skończyły. Więc proponuje jej spacer nad polski rów, gdzie wyjaśnia, że jego brat został porwany i wierząc w teorię, że ludzki umysł zapamiętuje każdy detal, wraca ciągle do tego samego wspomnienia, szukając informacji, które pomogą mu znaleźć sprawcę. Tak jak w kodzie nieśmiertelności, tylko do dupy. Po czym wjeżdża jej na litość, zdradzając, że jego fikcyjni rodzice już nie żyją i Blondas mu odpuszcza, ale zabrania spania w robocie i wyrzuca fiolkę z proszkami do wody. To będzie mandat za zaśmiecanie i niezłamanie się do fleta prowadzącego. A że później Max nie odbiera, bo chwilowo nie żyje, Mike zabiera Abby ze sobą i gdy on zażywa kolejnej sesji spanej, ona poznaje nowych kolegów, po czym śpioszek słyszy jej krzyki, ale okazuje się, że bydlaki tylko ją łaskotały. To całe szczęście, bo już myślałem, że ją... Więc przedstawia ich swojemu bratu, który jest przekonany, że to jakieś jaja i ktoś nimi steruje, ale okazuje się, że raczej nie bardzo, więc grzecznie się żegnają i wracają do domu. Poznawanie nowych ludzi bywa niezręczne, co? Gdzie Maciek pyta Abby, dlaczego narysowała porwanie ich brata, przy którym jej nie było i mała twierdzi, że powiedział jej o tym mały Blondas, którego ma przypytać o szczegóły, bo na razie dzieciaki gadają tylko o żółtym kuliku. Ten film ma dużo sensu. A gdy wracają do Cieciolandii, na miejscu jest już Vanessa, która na luzie przyznaje, że tak, to duchy zmarłych dzieci kontrolują wielkie roboty. A, no przecież. Ale gdy Mike zdradza blondynie, że Abby ma wyciągnąć od bachorów, co stało się z jego bratem, ta agresywna nie upiera się, żeby to sobie odpuścił. Nie jesteś jego prawdziwą matką. Po czym Abby zachciewa se szarpnąć za druta i klepie ją 220, więc oczywiście nic jej nie jest, ale Vanessa, nadal nie chcąc wyjawić skąd tyle wie o tym miejscu, grozi Mike'owi, że jeśli zabierze tu jeszcze raz Abby, to ją zastrzeli. Czy tam jego? Ktoś na pewno zginie. A później Mike, będąc w rozkroku, dzwoni do wrednej ciotki, prosząc o cieciowanie przy siostrze, która widząc rano lafiryndę, krzyczy do Mike'a, że go nienawidzi i usuwa go ze wszystkich rysunków. Bo wtedy jeszcze nie było Facebooka, więc... Po czym Maciek znowu zasypia w robocie, wracając do wspomnienia, ale tym razem jego brat jest cały i nieporwany, a Blondas oferuje mu wracanie do takiej wersji co wieczór, ale w zamian za Abby. Chcesz mieć brata, to dawaj siostrę, kurwa. Na co kretyn się zgadza, ale po chwili anuluje, więc dzieciaki zaczynają go haratać i budzi się na wizycie u dentysty, a że typ na początku poluzował śrubę, udaje mu się wydostać. Solidarność cieciów jednak istnieje. Ale chwilę później i tak łapie go lisek chytrusek, więc w kolejnej scenie jest już oczywiście w policyjnym magazynie, gdzie opatruje go Vanessa. Jak się tam znalazł? Zamknijcie mordę albo dzwonię na psy. A w międzyczasie Freddy przychodzi po Abby, która wierzy Blondasowi, że wredna ciotka poszła spać i ładują się do taksówki, której kierowca jest lekko
lekko poirytowany, kogo musi wieść. Jak nie zażygańcy, to animatroniczne potwory. Typowa sobota. I gdy Abby dociera do miejscówki Freda, blondyna wyznaje, że dzieci, które ginęły w latach 80. porywał bardzo zły człowiek, który ukrywał je w pizzerii, a tym człowiekiem był jej ojciec. Po naszym kolejnym seksie czeka nas poważna rozmowa, który w tajemniczy sposób kontroluje dzieci znajdujące się fizycznie w robotach i każe im robić złe rzeczy, po czym daje Maćkowi zestaw pogrzebaczy, ale sama nie chce jechać, bo jeśli zjawi się jej ojciec, to i tak będzie bezużyteczna. Taka zmyłka, żeby jej pojawienie się było zaskoczeniem. Nie będzie. Więc Mike bierze pałowóz i dostaje się do środka zgodnie z jej instrukcjami, czyli sraczem, zalewając grajków i rażąc ich prądem. A gdy Chica już ma zabić Abby, razi go prądem, a gdy atakuje go babeczka, razi ją prądem. Ciekawe, jak podpala gaz w kuchence. A gdy później zjawia się żółty kulik, jego dla odmiany razi prądem, ale to nie działa, bo jest bossem. A w międzyczasie Abby chowa się w obsikanych kulkach przed Liskiem, który już ją wyciąga, ale okazuje się, że to Vanessa! Jak to? Przecież miało jej nie być. Po czym Kulik cieszy się, że najpierw zabił brata Mike'a, a teraz zabije brata jego brata, więc wskrzesza małolatów i wyciera czysty nóż. Bo tak Stu robił w Krzyku, pamiętacie? Tam, gdzie miało to sens. A gdy na drodze staje mu córka, oczywiście zdejmuje łeb i okazuje się, że to typ z pośredniaka, który objeżdża Blondie, że miała pilnować Mike'a, żeby za bardzo nie węszył, i przebija ją nożem, a mogła spokojnie obierać ziemniaki w kuchni. A Pete nagle olśniewa i każe Abby narysować, co Kulik zrobił dzieciom w robotach, i dzięki jednemu gównianemu rysunkowi decydują się go zabić, więc babeczka atakuje go w bebzon i zaciski w jego kostiumie powodują mega sraczkę. Fajnie, że pomyślał o wszystkim oprócz śmiertelnej pułapce, którą sam na siebie założył. Ale twierdzi, że i tak wróci na sequel, gdy dzieciaki zaciągają go na zaplecze, a tamci uciekają, po czym oczywiście Abby staje się super towarzyska i układa klocki w dwuznacznych kształtach. Okej. A później odwiedzają w szpitalu Blondie, która nadal żyje, i przy kolacji mała pyta, czy jeszcze odwiedzą jej roboprzyjaciół, bo są tacy samotni, na co Mike odpowiada, że wszystko może się wydarzyć w sequelu. Skomentuję jako śmierć ich ciotki, czy... Moja prawdziwa ocena tego filmu to 6 na 10. A teraz obejrzyj kolejny szyderczy skrót przygotowany specjalnie dla ciebie. Łajdusie.